Ale no, generalnie jak macie ciuchy, jak się tam Hugo Boss, czy właśnie Tommy Hilfiger, one dobrze działają w internecie. Bardzo dobrze. Czy na przykład okulary przeciwsłoneczne, te Ray-Ban, nie? Czy Ray-Banki właśnie, okulary. No, to chodzi, to wiecie, ja tego nie lubię generalnie, nie lubię w ogóle te, nie wiem, chwalić się tym wszystkim, czy pokazywać tego, ale to działa. Więc jeżeli możecie, to pokazujcie, bo to działa. To jest taki rodzaj robienia marketingu. Po prostu pokazujemy ludziom rzeczy, które oni by chcieli mieć. I wtedy oni do nas, wiecie, będą nas obserwować, będą chcieli dołączyć, bo oni też to chcą osiągnąć. Jeżeli ciebie stać na jakieś ciuchy, jakieś wycieczki, jakieś buty, to widocznie to, co robisz, pozwala na to. Pozwala na takie zakupy. No więc ludzie będą zainteresowani dołączeniem. Oczywiście zawsze musimy napisać posta, który gdzieś tam zachęci ludzi do tego, nie? Gdzieś, czyli ja kiedyś wrzuciłem takiego, już tak naprawdę, takiego chamskiego posta. Wrzuciłem tą torbę, ja mam taką torbę właśnie na laptopa sobie kupiłem, nie? Tommy Hilfiger też właśnie. No i w ogóle tego nie używam, bo ja pracuję w domu, więc ja nie mam gdzie z tym laptopem chodzić. Ale sobie ją kupiłem i napisałem, właśnie zdjęcie zrobiłem tej torby i napisałem posta, takiego bezczelnego, że dzisiaj mój laptop zarobił dla mnie bardzo dużo pieniędzy, dlatego zasłużył na nową torbę. I wiecie, jaki był hejt? Ludzie tak ścisnęli, nie? Że w ogóle jakie gówno, jak tak można pisać w ogóle, nie? Ale to część ludzi. A bardzo dużo ludzi do mnie wtedy napisało, że chcą ze mną zarabiać w internecie.